W ramach kolejnego otwarcia akcji Wejście w historię od dzisiaj można zobaczyć pamiątki związane z panem Maksymilianem Kuflem. Był mistrzem masarskim, został zamordowany przez Niemców pod koniec października roku 1939. Jego zwłoki w roku 1945 zostały ekshumowane i po rzeczach osobistych udało się go zidentyfikować. Te rzeczy osobiste zostały przekazane rodzinie. Były to m.in. okulary, dewiska od zegarka, pokrowiec i różaniec. Przedmioty te zostały przez rodzinę umieszczone w szklanym pojemniku, ozdobione czarnym krzyżem. Rodzina przy tych pamiątkach wspominała zamordowanego swojego ojca i dziadka. Największym marzeniem pani Anny Kozikowskiej, czyli córki Maksymiliana Kufla, było zawsze to, żeby po jej śmierci te rzeczy znalazły jakieś godne miejsce. Pani Ania w młodym wieku przeżyła tragedię, widziała, jak zabierali ojca z domu, a drugim przeżyciem była na pewno ekshumacja. Ona była wtedy bardzo młodą dziewczyną, więc to na pewno zostawiło w niej ślad, więc starała się zadbać o to, żeby ta pamięć po ojcu w rodzinie nie zginęła. No i dlatego to umieściła w takiej szkatułce. Ta szkatułka zawsze znajdowała szacowne miejsce w domu, zawsze przy tym paliła się świeczka, więc no to już świadczy o tym, jaką to miało dla niej wartość. Dzieci, przyjeżdżając tutaj po pogrzebie, stwierdziły, że najlepszym miejscem dla tych pamiątek i rzeczy osobistych po dziadku będzie muzeum. Będzie to godne miejsce, pewne miejsce przede wszystkim. To są takie rzeczy, które powinny stanowić takie świadectwo dla następnych pokoleń. Maksymilian Kufel był jedną z 30 tysięcy osób zamordowanych na Pomorzu Gdańskim i Kujawach, gdzie w pierwszym rzędzie wśród ofiar tej masakry, którą nazywamy zbrodnią pomorską, byli przedstawiciele polskich elit społecznych, szeroko rozumianych. Zginął dlatego, że był aktywnym Polakiem, skutecznym polskim przedsiębiorcą. Zginął, bo w ten sposób torowano drogę do niemczenia Pomorza Gdańskiego. Przedmioty odnalezione przy Maksymilianie Kuflu są czymś wyjątkowym w dziele dokumentowania zbrodni dokonywanych przez okupantów niemieckich, bo tego typu przedmiotów wydobytych z grobów jest bardzo niewiele. Nie zniszczyli ich ani Niemcy pod koniec wojny, którzy likwidowali dowody swoich zbrodni. Nie zaginęły także w okresie powojennym w wyniku przekształceń organizacyjnych instytucji, które badały zbrodnie i zachowały się w zbiorach rodzinnych. Jest to przypadek wyjątkowy, pozwalający nam zachować te pamiątki w naszych zbiorach.